Witajcie, nazywam się Małgosia, pracuję w Gminnym Ośrodku Kultury w Białej Podlaskiej. Zapraszam Was dzisiaj do tego, abyście wraz ze mną wykonali stroik bożonarodzeniowy na stół wigilijny. Do wykonania stroiku potrzebujemy następujące elementy. Naczynie z gąbką florystyczną namoczoną w wodzie. Do tego włożyłam już świecę. Kwiaty gwiazdy betlejemskiej, wykonane na wcześniejszych warsztatach. Bombki, szyszki i susz z jabłek oraz gałązki z świerku, jodły i machonii. Przystępujemy do pracy. Stroik wykonujemy w takim kształcie, jaki sobie zaplanowaliśmy. Może być on okrągły, może być podłużny. Ja wkładam w gąbkę gałązki świerku. Do tak przygotowanej bazy możemy teraz wkładać ozdoby. I tutaj już zaczynam od bombki przy świecy. Wedle własnego uznania używamy kwiatów. Możemy tych kwiatów użyć więcej. Moje są kwiaty dość duże, więc myślę, że 3 w zupełności wystarczą. Teraz już ozdoby dodatkowe. Możemy jeszcze rozjaśnić, wykorzystując susz, i tutaj możemy wykorzystać drucik do tego, żeby przez oczka przewlec i włożyć do stroiku. Tak wygląda nasz stroik typowo tradycyjny, bożonarodzeniowy na stół wigilijny. Dziękuję Państwu za uwagę.